Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej przygotowuje się do obchodów 150. rocznicy śmierci ich patrona, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Jest to dla całego zgromadzenia wielkie wydarzenie. Cały ten rok będzie pełen różnych inicjatyw, poprzez które chcemy propagować nie tylko jego osobę, ale jego dzieła, myśl pedagogiczną, promować go jako społecznika, pokazywać wzór laikatu. Natomiast 7 sierpnia przypada rocznica śmierci naszego założyciela. W zgromadzeniu przeżywamy wspomnienie liturgiczne i jest to dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ wierzymy, że dzień śmierci jest tym samym dniem narodzin dla nieba danego człowieka, a ufamy w to, że nasz założyciel właśnie był świętym człowiekiem. Mówiono o nim, że był serdecznie dobrym człowiekiem i mamy ufność, że właśnie tam w niebie wstawia się za nami, że wyprasza nam potrzebne łaski, i ten dzień 7 sierpnia co roku jest bardzo uroczyście obchodzony w naszym zgromadzeniu. W tym roku będzie ono jeszcze bardziej akcentowane w związku z okrągłą rocznicą śmierci błogosławionego Edmunda. Z tej okazji w sobotę 7 sierpnia w kościele klasztornym o godzinie 15 odbędzie się msza święta, a po nabożeństwie siostry zapraszają wszystkich, rodziny, dzieci do swoich ogrodów. Przewidziana jest dobra zabawa i mnóstwo gier rodzinnych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dębicy i okolic na tą mszę świętą. A po mszy świętej zapraszamy właśnie tu do naszych siostrzanych ogrodów przy Domu Macierzystym na ulicy Krakowskiej na takie świętowanie rodzinne z błogosławionym Edmundem. Błogosławiony Edmund był człowiekiem, któremu bardzo na sercu leżało dobro rodziny. Promował rodzinę, pragnął, aby ta rodzina była Bogiem silna, aby dzieci były wychowywane zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, aby w tych rodzinach był krzewiony również patriotyzm. I tak pięknie się to wszystko wpisuje też w rok rodziny, który przeżywamy w Kościele Powszechnym, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek. W tym dniu otwarta będzie także kaplica błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Znajdujemy się obecnie w kapliczce, która jest poświęcona naszemu założycielowi, błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu. Na centralnej ścianie znajduje się obraz beatyfikacyjny. Poniżej znajdują się relikwie naszego założyciela. W tej kapliczce również na tylnej ścianie znajdują się dwa ważne portrety naszych fundatorów, Karoliny i Karola Raczyńskich. Kapliczka, w której się znajdujemy, to było pierwsze miejsce, gdzie gromadziły się służebniczki na modlitwie. I do tego miejsca bardzo serdecznie w roku 150. rocznicy śmierci naszego założyciela zapraszamy wszystkich mieszkańców Dębicy. Siostry służebniczki zapewniają, że podczas pikniku na ogrodach nie zabraknie czegoś dla ducha i ciała. Na pewno będzie poczęstunek atrakcyjny i miłe spędzanie wolnego czasu.